Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na pierwszym wykładzie. Mieliśmy ostatnio spacer zielarski. Dzisiaj po raz pierwszy spotykamy się na tej sali. Porozmawiamy sobie o kosmetykach naturalnych. Czyli właściwie powinniśmy chyba zacząć od tego, czym jest kosmetyk. Jeżeli chodzi o genezę, to jest to słowo pochodzenia greckiego. Oznacza wszystko to, co służy do upiększania naszej urody lub do podniesienia stopnia tej urody, czy też ukrycia wad lub defektów. Co za tym idzie, tym kosmetykiem będzie o wiele więcej rzeczy niż do tej pory nam się wydawało. Ponieważ to najczęściej, jeżeli chodzi o kosmetyk, no to mamy na myśli jakieś kremy, jakieś toniki, jakieś tam pomadki, szminki, to oczywiście też będzie maskowało, ale kosmetykiem tak naprawdę może być proteza. Ktoś ma obciętą dłoń, czy całą rękę, to usunięcie lub ukrycie defektów, to taka proteza też podchodzi pod kosmetyk, prawda? Takim kosmetykiem może być zwykła woda. Jeżeli będziemy pić nieodpowiednią ilość płynów, nasza skóra nie będzie najpiękniejsza i podziękuje nam wtedy, kiedy ją nawodnimy, więc nawet taka najzwyklejsza woda może być kosmetykiem, więc fajnie by było, żebyśmy sobie uzmysłowili, że te kosmetyki to nie jest tylko ten wycinek, który możemy nabyć w drogerii, ale o wiele więcej rzeczy, które będą służyły naszemu organizmowi. Czyli na przykład dieta też będzie dla nas kosmetykiem, chociaż nigdy na to w ten sposób nie patrzymy. Pamiętajcie, że kosmetykiem jest pasta do zębów. Tak? Nie tylko dezodorant, ale pasta do zębów też, szampon, mydło. Mimo że patrzymy na to troszeczkę inaczej, to też jest oczywiście kosmetyk. Wspomniałem o drogerii i dzisiaj będę chciał troszeczkę pokazać Wam, jaka jest różnica między tym, co możecie kupić gotowego, a tym, co możecie wytworzyć w domu. Co będzie lepsze? No, mam nadzieję, że na koniec przekonamy się o tym, które rzeczy będą dla nas korzystniejsze, czy to, co możemy szybko, łatwo, niekoniecznie tanio nabyć właśnie w drogerii, czy też to, co będziemy musieli wykonać samemu i będziemy musieli się troszeczkę postarać, żeby zadziałało tak, jak chcemy. Ale przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o pierwsze kosmetyki, to te środki upiększające tak naprawdę towarzyszyły nam zawsze. Towarzyszyły nam od początku istnienia ludzkości. Wiele z tych środków to oczywiście środki pochodzenia roślinnego, ale nie tylko, bo używaliśmy także różnego rodzaju minerałów. Jednym z takich minerałów, który używany jest do teraz, jest to... Jest to alum. Na przykład. Albo, co prawda, w większości przypadków będziemy mówić o środku roślinnym, czyli węgiel drzewny, ale ten węgiel drzewny można zastąpić węglem zwierzęcym, węglem aktywowanym, który jest o wiele mocniejszy w działaniu i skuteczniejszy. Ale do takich rzeczy przejdziemy sobie pewnie za jakiś czas. Kosmetyki naturalne to oczywiście także moda. Bo czyż nie lepiej jest kupić kosmetyk, który będzie miał właśnie na opakowaniu napisane naturalne, bio, eko? To są rzeczy, które kojarzą nam się z czymś lepszym, z czymś, no, nawet powiedziałbym, z czymś ekskluzywnym w tym momencie, prawda? Taki kosmetyk, który jest ordynarny, taki po prostu mydło, no to nas już teraz odstrasza. Natomiast jak będzie napisane mydło naturalne, to choćby nie miał nawet grama tych substancji naturalnych, to będzie coś, co będzie nas przyciągało. Ważna kolejna sprawa, obojętnie czy kosmetyk będzie kosmetykiem naturalnym czy nienaturalnym, to pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie reklama, moda i w zależności od producenta będą nam mówili, co ciekawego w tym kosmetyku jest, ale on nie zastąpi nam żelazka, tak? Więc jeżeli nasza skóra ma już odpowiedni wiek, to ona ma wyglądać tak, jak ten wiek niestety przedstawia. No, nie musi być za dużo starsza, ale też nie będzie za dużo młodsza. Po prostu będziemy, jeżeli będziemy się dobrze odżywiać, to ta skóra będzie naturalna i kosmetyki, choćby nie wiem w jaki sposób się reklamowały, nie zmienią tego stanu rzeczy, to jest tylko reklama. Także pamiętajcie. I kolejna rzecz, spójrzcie tutaj. Kosmetyki wywierają korzystny wpływ na skórę, ale
dobroczynne działanie jest ograniczone do tego, kiedy będziemy mieli ogólnie dobry stan zdrowia. Jeżeli nasz organizm nie jest odpowiednio odżywiony, odpowiednio nawodniony, jeżeli chorujemy, to obojętnie co byśmy na siebie nie nałożyli, no chyba, że będzie to szpachla, jak grubą warstwę szpachli pojedziemy, no to wtedy faktycznie te kosmetyki trochę zatuszują nasz stan, ale no niekoniecznie poprawią jakość naszej skóry, prawda? No i pamiętacie, mówiliśmy już, że naturalne, że bio, że ekologiczne to te kosmetyki takie fajne, ale niestety bardzo często kończy się to tylko na napisie na opakowaniu. Więc pamiętajcie, że żeby sprawdzać do końca, co tak naprawdę kupujecie, żeby się nie okazało, że kupicie kosmetyk, który będzie miał na opakowaniu napis bio, a to bio będzie się, ten certyfikat będzie się ograniczał tylko i wyłącznie do pudełka. Kartonik będzie bio, a kosmetyk w środku już niekoniecznie. Często tak niestety jest, nie sprawdzamy tego i potem są duże problemy. Pamiętajcie też o tym, żeby sprawdzać skład. Jest kilka rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze, jaki jest skład kosmetyku i będą nam stawały na przeszkodzie różnego rodzaju trudności, problemy. Producenci kosmetyków nie mają obowiązku umieszczania składu po polsku. Więc jeżeli nie mają obowiązku, to będą go umieszczać albo w języku angielskim, albo w języku naturalnym dla botaników, czyli po łacinie. Tak? Po co? No, po to, żebyśmy nie do końca wiedzieli, co tam tak naprawdę jest w tym kosmetyku. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że te kosmetyki nie mają też, znaczy producenci nie mają w obowiązku mówić w jakich proporcjach, w jakiej ilości ten skład jest. To, co będziemy mogli tylko zaobserwować, jeżeli będziecie widzieli skład, no to tak jakbyśmy mieli tutaj skład, tak? To im wyżej jest w tym składzie, tym więcej tego produktu. Ale to nie znaczy, że jeżeli są trzy części składowe, to to będzie 33, 33 i 33%. Może się okazać, że jeżeli pierwszy to będzie woda, to będzie 99%, a na dwa pozostałe wspaniałe roślinne ekstrakty będziecie mieli 1%. I co? Naturalne? No, patrz, to jest to pytanie. Co oznacza, że kosmetyk jest naturalny? Kiedy on jest naturalny? Jeżeli spojrzymy na inne kraje, no spójrzmy tutaj sobie na Szwajcarię, to kosmetyk naturalny tylko wtedy, tylko powtarzam, kiedy posiada 90%, minimum 90% wykrywalnych składników naturalnych. Na bazie składników naturalnych to przynajmniej 50%. A jak to wygląda w Polsce? Dobra, już nie będę was zmęczył, od razu wam powiem. Wcale nie musi być. Wystarczy, że będzie napisane, że jest naturalne, że jest bio. On nie musi mieć nawet 0,5% takich składników. I tutaj macie informacje, nieprawdziwe informacje, nie że nieprawdziwe w tabelce, tylko że nieprawdziwe informacje na etykietach kosmetyków. Doktor Brzeński prowadził badania nad niektórymi preparatami naturalnymi i tutaj macie określenie producenta, na przykład pastę do zębów z olejkiem miętowym, gdzie zamiast olejku miętowego był alkoholowy rozpój mentolu. No, mentol oczywiście jest składnikiem olejku miętowego, ale jest jeden z wielu, więc jest to dość duża różnica. Naturalne zioło do głębokąpieli, który był konserwowany formaldehydem, czyli nie musimy się martwić, bo jeżeli po śmierci ktoś zapragnie nas złożyć w piramidzie, to my jesteśmy już gotowi. Nie będziemy musieli się do tego jakoś przygotowywać specjalnie. Tak? Więc pod tym względem na pewno naturalne i fajne, ale no, ja bym jednak zrezygnował. Miodowy preparat oczyszczający, który potrafił zawierać nawet 0% miodu. No to macie odpowiedź, jak wspaniałe te nasze naturalne kosmetyki mogą być. Pamiętajmy, nie będziemy generalizować, nie wszystkie takie są, ale możecie z takimi kwiatkami się właśnie spotkać, więc ostrożności nigdy zawiera. Mleczko oczyszczające z naturalnym olejkiem migdałowym, które nie zawierało olejku migdałowego. Kolejny ciekawy przykład, prawda? Wspominam, tak ten olejek miałby tam do końca oczyszczać, ale okej. Szampon jajeczny, który był zabarwiony ekstraktem herbacianym dla wywołania wrażenia większej ilości żółtka. Tu akurat mi się podoba, bo co prawda tego żółtka było niewiele, ale przynajmniej zastosowali inny naturalny składnik, ekstrakt herbaciany. Także
przynajmniej naturalne zamienili na inne naturalne, ale widzicie, że można się naciąć. To są tylko niektóre przykłady, takich przykładów jest mnóstwo i to nie dotyczy tylko kosmetyków. Tak samo możecie naciąć się niestety w aptece, na leki, gdzie kupujecie na przykład maść nagietkową, szczególnie jeżeli się nazywa nagietkowa, bo jeżeli się nazywa nagietkowa, to znaczy, że maść może mieć kolor nagietka albo zapach nagietka, ale ten nagietek wcale nie musi w tej maści występować. Jak będziecie mieli maść z nagietkiem, to nazwa by wskazywała, że ten nagietek powinien tam być, ale nawet tam wcale nie musi, więc jest, może być naprawdę ciekawy. I właśnie, tam mieliśmy przykłady tego, co możemy nabyć w drogę. Natomiast tutaj na tym slajdzie widzicie alternatywę. Oczywiście mamy jeszcze tak zwany złoty środek. Złoty środek to małe manufaktury, prawda? Ludzie, którzy zajmują się wyrobami kosmetyków profesjonalnie, ale na niewielką skalę. I wtedy te produkty faktycznie posiadać będą swoje walory, swoje wartości. Dodatkowo nie muszą one posiadać tylu niepotrzebnych składników, ponieważ one najczęściej są wykonywane w niewielkiej ilości albo na zamówienie, które po prostu zamawiamy sobie, przyjmujemy, używamy. Jak się skończy, to zamawiamy kolejne. Ale nawet jeżeli byśmy nie chcieli, to jest rozwiązanie jeszcze jedno ciekawe, czyli właśnie kosmetyk domowy. Czym on się będzie różnił od tych wszystkich innych? No, przede wszystkim będzie różnił się tym, że będziemy musieli poświęcić odpowiednio dużo czasu, żeby ten kosmetyk wyprodukować. Musimy się zastanowić, jak on ma wyglądać, jakie ekstrakty do niego włożyć i jak ma zadziałać. Co ważne, i to jest wielki plus kosmetyku domowego, to jest też plus tych kosmetyków, które są robione w manufakturach, bo tam, jeżeli macie zaprzyjaźnionego człowieka, to może wam przygotować właśnie taki kosmetyk stricte pod was. Jeżeli idziecie do drogerii, to nie zamówicie kosmetyku, który będzie miał konkretnie te składniki, które, na których wam zależy. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się takimi kosmetykami od wielu, wielu lat, ma mnóstwo różnych ekstraktów przygotowanych, to jest duża szansa, że będzie w stanie przygotować taki kosmetyk, który będzie wam pasował. No a jeżeli jesteście w domu, jeżeli w domu sobie robicie takie właśnie kosmetyki, no to doświadczenie i sprawdzanie tego, co na was działa, a co nie, to jest najważniejsza sprawa. I tutaj macie naprawdę wielkie pole do popisu, no bo jeżeli zobaczycie, że dane zioło akurat na was nie działa tak jak trzeba, albo działa nie najlepiej, a inne zadziałały w sposób lepszy, no to następnym razem przygotowujecie po prostu kosmetyk tylko z tamtym ziołem albo z innymi. I najważniejsza sprawa, wtedy jesteście ograniczeni tylko własną wyobraźnią. Robicie to, co chcecie, na co macie ochotę. Nikt wam nie wmawia, że to musi być jakiś fluid albo nie wiadomo jaki ekstrakt, żeby to zadziałało, bo nic innego nie będzie działać. Tak to się właśnie dzieje w drogeriach, kiedy chcemy sprzedać nowy produkt. No bo jeżeli byśmy nie mówili, że te starsze są gorsze, no to nikt by potem nowy nie sięgnął, prawda? To by po prostu to się nie kręciło. No i chyba najważniejsza rzecz, o jakiej trzeba wspomnieć przy produkcji domowych kosmetyków, tych naturalnych, to są zioła. To na podstawie tych ziół będziemy przyjmować różne właściwości w naszych kosmetykach. Dla mnie zioło kombajn, czyli krwawy. Zobaczcie. Będzie łagodził zapalenie skóry, ułatwia usuwanie martwych komórek, ale zamyka pory, oczyszcza, więc dezynfekuje, wybiela. To jest taka maszynka, jak przygotujecie odpowiedni nawet napar, to on będzie bardzo ładnie działał. Tylko tutaj nie robimy naparu takiego, jakbyśmy robili normalnie do picia, czyli nie robimy sobie łyżki na szklankę wrzątku, tylko robimy sobie w proporcji 1 do 2. Tak mniej więcej bym zrobił. No, można 1 do 1. Myślę, że zdania są podzielone, ale mówię, tak jak ktoś zaczyna, tak sobie zrobi 1 do 2, to będzie bezpieczne. Więc spokojnie przygotujcie sobie taką miksturę, tylko proszę poczekajcie, aż się ochłodzi trochę, nie? Bo może być gorący. No, śmiejecie się, ale w Stanach nie takie rzeczy piszą, tak? Na produktach. Tak? Nawet na siatce jest napisane, żeby na głowę nie nakładać, bo się można udusić. Więc tutaj też lepiej powiedzieć za dużo niż za mało. Krwawnik, no rozpoznacie, no tak?
kto się zajmuje chociaż trochę ziołami, to będzie wiedział, jak kwamik wygląda. To jest bardzo bliski kuzyn rumianku o wspaniałej ilości boszczek, jakie tutaj macie właśnie przedstawione, więc nie będę już więcej o nim mówił. Zobaczcie, jakie są inne możliwości. Jak mi tylko pozwoli. Łopia. Jeżeli chodzi o łopia, no to ona ma fajne łodygi, wspaniałe liście, jeszcze ciekawsze kwiatostany, ale my zajmiemy się korzeniem łopia. I co my z takiego korzenia łopiany możemy wyciągnąć? Przede wszystkim wystarczą już dla nas, dla takiego użytku domowego, zwykłe utwary i napary i będzie zapobiegał wypadaniu włosów, zapobiegał łupieżowi. Tu możecie też zrobić bardzo ciekawą miksturę, taką wcierkę do włosów i zawsze podaję przepis doktora Gorzańskiego. Jest rewelacyjna, że tylu miejsca sprawdziła, że warto, żebym wam ją przedstawił. Będzie w jej skład wchodził korzeń łopianu, ziele skrzypu, ziele pokrzywy i co tam jeszcze było? Czwartego? Kłącze tatarakowe. Wszystko w tych samych proporcjach wymieszacie sobie i zalewacie alkoholem 60%. Jak to zalewamy? No ja tutaj robię też proporcje 1 do 2, tak? Czyli jak sobie zrobię taką mieszaneczkę tych ziół, biorę sobie słoik, pół słoika, wysypuję ziołami i do końca zalewam 60. Trzymam przez minimum tydzień, ale im tak naprawdę im dłużej, tym lepiej dla nas, tak? Najgorzej jest potem ze stosowaniem. Bo no po pierwsze pamiętajcie, że to jest silny alkohol, więc mimo że właściwości tych roślin są fajne, to ten alkohol będzie wysuszał skórę, więc nakładacie to kropelkami. Przelewacie sobie do kroplomierza i taką buteleczkę, jeżeli weźmiecie na przykład 50, to robicie sobie przedziałeczek, kilka kropelek, kolejne, kilka kropelek itd. itd. W masowniecie. Trzymacie 15-20 minut, no i koniec końców trzeba głowę umyć, tak? Żeby tą, z tą skórą za bardzo się nie podziało źle. Taką kurację powtarzacie co drugi, trzeci dzień do wykończenia buteleczki. Jeżeli wszystko zrobiliście dobrze i nie trzeba powtarzać kuracji, to już jest ten, tak, to pierwsze efekty będą widoczne. Natomiast jeżeli uważacie, że efekty mogłyby być trochę lepsze, to trzeba odczekać 3 tygodnie i powtórzyć. Dokładnie taki sam proces. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś po drugim takim procesie nie powiedział, że włosy mu zaczęły odrastać, a to jak odrastać jak szalone. Także jest to bardzo fajna sprawa. A wracając do naszego łupianu, to starty na tarce świeży korzeń, no jest bardzo ciekawa maseczka, która daje efekt oczyszczający. Świeży korzeń, tak? Pamiętajcie, że łopian to jest roślina dwuletnia, więc jak zerwiecie ten korzeń, znaczy tę roślinę dwuletnią, no to ten korzeń będzie na tyle włóknisty, że no, bardziej będzie działał jak tarka oczyszczająca na skórę, a nie w ten sposób, jaki byście sobie wymarzyli. To nie będzie maseczka, tylko to będzie tareczka na skórę. To na peeling. No to o właśnie, dokładnie. To będzie peeling. Owiec. Jeżeli chodzi o działanie owsa, to też już nieraz pewnie spotkaliście się z tym, że ziele owsa jest wykorzystywane jako wspaniały surowiec do leczenia różnego rodzaju problemów skóry. Jakiejś egzemy, jakiegoś atopowego zapalenia skóry itd., itd. Natomiast my dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co jest tu. Te nasionka. Będziemy robić z nich maseczki i chodzi o okręgi. Możecie iść normalnie do sklepu, kupić sobie takie płatki górskie i namoczyć wodą i już będą działały ciekawie, ale pamiętajcie o jednym, wcale nie musicie namaczać wodą. Już wcześniej widzieliście na przykład fajne działanie łupianu czy krwawnika, możecie zrobić napar i tym naparem wzmocnić jeszcze działanie naszego owsa, który będzie wybitnie do skóry wrażliwy. Pamiętajcie jednak, że większość tych roślin, które tutaj wam przedstawię, to są niestety albo stety rośliny, które zastosować można przede wszystkim do cery tłustej. Do tej cery suchej jest o wiele mniej roślin, no, ale takie też są. I do tego też wejdzie. Brzoza. Tutaj zawsze mam taki problem, bo generalnie dla mnie jako zielarza to sosna jest drzewem kompletnym, że z tej sosny można niemalże wszystko zrobić.
ale brzoza byłaby na drugim miejscu. Było takie drzewo, które jakbym był w miejscu, gdzie nie ma sosen, a byłyby brzozy, to okej. Problem dla mnie jest tylko taki, że najczęściej tam, gdzie są brzozy, to i sosny, bo jedno i drugie potrzebują bardzo niewiele i rosną po prostu obok siebie. Ale jeżeli chodzi o działania odkażające, oczyszczające, odtykające pory, brzoza jest naprawdę wspaniała. Witamina C, która zawarta jest w brzozie, zwiększa zdolności regenerujące skóry. Ale ważna sprawa, jeżeli chodzi o brzozę, bo szczególnie znowu ostatnio pojawiło się, że wspaniałym środkiem z brzozy będzie oskoło, czyli ten sok brzozowy, prawda? Pamiętajcie, że w oskole nie znajdziecie witaminy C, tam nie będzie. Tam będziecie mieli oczywiście minerały, tam będziecie mieli wodę i tam będziecie mieli cukry. Koniec. Koniec i kropka. Chociaż trzeba przyznać, że w minionym systemie ta oskoła była wykorzystywana w kosmetologii. I to był po prostu jeden, chyba jedyny dostępny drink przed 13. Chodziło się do sklepu i kupowało się wodę brzozową. Woda brzozowa to taki płyn, taka wcierka, która była połączeniem alkoholu i oskołu. Czyli jak takie, nie wiem, oglądaliście pewnie mi się, jak tam wchodzi klient i właśnie prosi wodę brzozową. No to właśnie pił oskołę wymieszaną z alkoholem. Ciekawe, bardzo, bardzo skuteczna metoda, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Później na ten, niestety ten alkohol etylowy wymienili na skażony, więc no już zabawa się skończyła, a obecnie nie mamy niestety takiej możliwości. Przed 13 można było spokojnie to w każdym kiosku nabyć, było fajne, można było zadziałać. Więc woda brzozowa, pamiętajcie, woda brzozowa, a sok z brzozy to jakby dwie różne rzeczy. Ta woda brzozowa na bazie soku jest. No i co jeszcze jest ciekawego z tej naszej brzozy? To 9 brzozowych. Jeżeli chodzi o dziewięć, to generalnie można go przygotować z wielu drzew. Ten najbardziej popularny obecnie dla ludzi to będzie dziewięć brzozowy. Natomiast ja, jeżeli miałbym wybór, to bym wybierał zawsze bukowy. No i jeżeli chodzi o dobry dziewięć, o taki dziewięć, który będzie sprawdzony, kiedy tam, w którym będą na pewno tylko te substancje, które nas interesują, nie będzie żadnego innego świństwa, to gdzie taki dziewięć kupić? A no najlepiej kupić go tam, gdzie dbają o te istoty, dla których ten dziewięć jest. Tylko pamiętajcie, że tymi istotami nie są ludzie. Na tym świecie dba się bardziej o inne stworzenia, są droższe. To są koniki, tak, więc chodzicie sobie do sklepu z preparatami dla koni i tam możecie kupić wspaniały dziewięć, który jest akurat dla koni stosowany przede wszystkim na ich strzałki. Tam przy kopicie, jeżeli mają jakieś zapalenia, to jak najbardziej leczy się to dziewczyn, chociaż ostatnio słyszałem, że już się też od tego dziewczyn troszeczkę odchodzi przy koniach. No ale nie wiem też, bo jest fajny, jak on działa, jeżeli chodzi o naszą skórę. On może zadziałać na kilka sposobów. Najczęściej dziewięć stosujemy albo w szamponie, albo w mydle i wtedy to jest fajny preparat, między innymi znowu do walki z różnego rodzaju egzemami, ale on ma też ciekawe właściwości na skórę. On może działać na przykład keratoplastycznie, czyli będzie miał zmiękczą skórę, jeżeli tego dziewięciu będzie w kosmetyku do około 10%. On będzie działał keratoplastycznie, czyli jak mamy jakieś nagniotki, jak mamy jakieś pięty, które są strasznie zdrogowaciałe i chcemy się tego pozbyć, ale nie bardzo mamy możliwość, nie wiemy jak to zeskrobać, bo to się nie daje, a nie mamy pilarki, no to wtedy możemy spróbować z dziewięciem w tej proporcji do 10%. Jeżeli dziewczyn będzie więcej, 15, nawet do 25%, to już nie będzie działanie keratoplastyczne, tylko będzie to działanie keratolityczne, czyli będzie zgłuszczało ten zdrobowaciały martwy na skórę, no i w związku z tym skóra będzie wyglądała jak u pani Moglaka, będzie gładziutka, fajna, miła w dotyku, to szczególnie pewnie faceci powinni stosować na ręce. To czasami mają takie też szorstkie dłonie, że można się po prostu jak na papierze ścierny pokuć. Jest tylko jeden problem z tym dziegciem. Znaczy, jak dla kogo, bo dla mnie nie, ale wiele osób nie może znieść zapachu dziegciu. Dla nich ten taki zapach rozpuszczonej szynki jest odstraszający w łazience.
No nie jest najmniejszy. Natomiast ja bardzo, bardzo akurat lubię ten zapach, lubię działanie dziegciu. Gdyby było tak, że tego dziegciu nie możecie za bardzo znieść, to zamiast dziegciu, zamiast przetworów, kosmetyków z dziegciu, możecie zrobić sobie przetwory na bazie liścia laurowego, czyli z kwasem laurynowym. Tak? On będzie działał bardzo podobnie. Kolejne zioło to nagietki. Znam przypadki, gdzie nagietki rosną takie. Z metr 20 mają, chociaż nagietki powinny być malutkimi roślinkami do 30 cm, ale potrafią rosnąć wielkie. Dla was jedyna rzecz, którą powinniście zapamiętać na pewno, to żebyście zbierali te kwiatki pomarańczowe. Tylko pamiętajcie, że kwiatek to jest każdy taki tutaj jeden płatek, tak? Nagietek jest, należy do rodzin złożonych, więc to całe to jest koszyczek i każdy taki płatek jest kwiatkiem. Natomiast te żółte, do czego się nam będą nadawały? Do jedzenia. Najlepiej do jedzenia. Natomiast jeżeli chcecie mieć wspaniały olej nagietkowy, no to tutaj macie stary sposób, jak to zrobić. Wyciągnąć jak najwięcej tych kwiatków, ugnieść szczelnie w słoiku i czekać, aż puści sok. Pamiętajcie tylko, że z tego takiego słoika litrowego mniej więcej, to tego soku będziecie mieli kilka łyżeczek. Jest to strasznie nieekonomiczne, tak bym to nazwał, natomiast jest o wiele bardziej stężone. Więc potem możecie sobie już na samym tym, mówi się tu na to olej, natomiast to jest sok po prostu, tak? Więc na tym soku możecie zrobić maści, albo możecie go rozcieńczyć w oleju, też będzie bardzo dobrze działała. Gdzie będziemy go stosować? Przede wszystkim jako preparat gojący, zarówno na odmrożenia, na oparzenia, ale też właśnie na rany, żeby szybciej się zagoiły blizny, żeby się zmniejszyły, czasami wchłonęły, jeżeli to jest, szczególnie jeżeli to jest młoda jakaś rana, młoda blizna, to jest o wiele większa szansa, że pozbędziemy się jej raz na zawsze. Lumianek. Roślina z jednej strony bardzo fajna, z drugiej strony dość zdradliwa. Zdradliwa dlatego, że coraz więcej młodych ludzi rodzi się od razu z uczuleniami na rośliny z rodziny złożonych. No, tych roślin z rodziny złożonych jest dużo, bo widzieliśmy już dzisiaj krwawnik i widzieliśmy przed chwilą nagietek. A dlaczego lumianek? Ano, ten nasz najbardziej pospolity lumianek właśnie już taki jest, że jest wredny, szczególnie dla tych młodych istot, więc jeżeli z jakiegokolwiek powodu musielibyście takim maluszkom podawać herbatkę koprowo-rumiankową dla zadziałania rozkurczającego, przeciwkolkowego, to uważajcie, bo może się zdarzyć krzywda, możemy takiego dziecka nawet nie odratować. Więc jeżeli byśmy potrzebowali, to lepiej zakupić sobie osobno koper albo zebrać osobno rumianek, ale nie ten zwykły, tylko ten drugi, tak zwany psi bezpromieniowy, który właściwości ma identyczne, ale nie działa tak silnie alergizująco i wtedy taką herbatkę podać. A jak w ogóle będzie działał rumianek? Pewnie większość z was zna właściwości rumianku, jeżeli chodzi o włosy, który będzie rozjaśniał, prawda? Będzie działał rozjaśniająco na włosy, ale to też jest ważna sprawa, bo on rozjaśni nam ciemne włosy. Natomiast jeżeli chodzi o brąz, to on nie sprawi, że raptem włosy będą białe, nie będziemy wyglądali jak wiedźmin, tylko on podbije tak naprawdę ten kolor brąz, więc wzmocni jego zupełnie inaczej niż byśmy oczekiwali. Nie będzie tak, że wypłowiemy ten kolor. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości na skórę konkretnie, to znowu będziemy mieli gojące, oczyszczające, regenerujące, ładnie się łączy z tymi roślinami, które wcześniej już też poznaliście, więc możecie robić sobie albo mieszanki, albo sprawdzić, która z tych roślin działa tak naprawdę najlepiej na was. Wrotycz to będzie zioło, które raczej będziemy stosować jako maść, ewentualnie jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to będzie taki kosmetyk odstraszający różne dziwne stwory, które będą próbowały się do nas dołączyć, czyli komary, czyli jakieś meszki, czyli jakieś kleszcze, strzyżaki i inne świństwa, które czekają tylko na nas, kiedy my tam wleziemy do lasu, żeby się na nas rzucić i sprawdzić, jaką grupę krwi posiadamy. A jeżeli chodzi o maść, to spójrzcie, czy trądzik, czy egzamin, czy AZS,
czy łuszczyca. Wrotycz to jedna z najlepszych ziół, jakie możemy zastosować. Oczywiście możemy go łączyć z innymi rzeczami. Dodatkowo też ważne będzie podłoże. Często tym podłożem, jak spotykam się na różnych wykładach i pytam się, jakie są najlepsze podłoża, to pierwsze, co słyszę, to wazelina. I powiem tak, wazelina jest zła. Pod warunkiem, że potrzebujecie preparatu, który ma się utrzymywać na powierzchni. Jeżeli macie odmrożenia, poparzenia i chcecie odseparować tę ranę od środowiska zewnętrznego, wtedy wazelina jest super. Natomiast jeżeli potrzebujecie, żeby kosmetyk się wchłonął, żeby to zadziałało głębiej, no to wazelina niestety, ale przeszkadza. Tam widzieliście wcześniej na tych tabelkach między innymi też oleje mineralne, prawda? Ale też blokują wchłanianie. Więc jeżeli widzicie na kosmetykach jakichś takich składników i wiecie, że wy chcecie, żeby to zadziałało dogłębnie, krem pod oczy na przykład, nie? Ma działać fajnie i jest tam coś z tych rzeczy, o których mówiliśmy, no to odstawcie go ładnie na półkę, podziękujcie, kupcie coś innego. Natomiast wracając do naszego brotyczu, jeżeli chodzi o marsz, to najlepszym rozwiązaniem będzie smalec. I tak, to często właśnie słyszę, że to ma być gęsi smalec. Jeżeli my nie mamy nic innego lepszego z nim do zrobienia, jeżeli mamy go na tony, to może być to gęsi smalec. Natomiast jeżeli smalec gęsi, jesteśmy z miasta i tego smalcu gęsiego nie mamy za dużo, czasami tak jest, wierzcie mi, bo ja na przykład mogę zjeść gęsi smalec, potem do maści nie mam, to wygląda to w ten sposób, że jak go nie ma, to nawet ten najzwyklejszy wieprzowy. On i tak będzie o wiele lepszy niż jakikolwiek inny olej roślinny. No, ale zdaję sobie sprawę, że są też osoby, które niekoniecznie cokolwiek ze zwierzątka do takiej maści wrzucą. Co wtedy? No, możecie przygotować albo olej i go zagęścić. Problem będzie z tym, czym go zagęścić, ale można. Można. Ewentualnie możecie się przełamać i wziąć lanolinę. Przy pozyskiwaniu lanoliny teoretycznie krzywda zwierzęciu się nie dzieje, więc powinno być dobrze. Możecie wziąć i użyć wosk pszczelny. Tam na pewno krzywda się nie dzieje zwierzętom, ale no dobrze, rozumiem, że nie chcecie, więc co wtedy? No, jednym ze sposobów jest olej kokosowy. Masło kokosowe, tak? Różnie tam będzie się mówiło. Czy to jest dobre? Będziecie słyszeli zarówno zdania na tak, jak i na nie. Natomiast dla mnie połączenie wrotyczu z olejem kokosowym jest super, jest sprawdzone. Sprawdziłem na dzieciach, które miały AZS, ładnie to schodziło. Pamiętajcie, żeby tutaj akurat zewnętrznie to tylko walczycie z objawami, nie będziecie niszczyć tej choroby, ale faktycznie dawało radę. Dlaczego ten olej jest ciekawy? On z jednej strony jest cholernie tłusty, to fakt, ale z drugiej strony on będzie działał mocno, ma mnóstwo witaminy E. Więc jeżeli boicie się, że taka marzba, zjuczenie, cokolwiek się z nią stanie, to macie to z głowy, a poza tym witamina E będzie działać też regenerująco na skórę, więc można to rozważyć. Nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązanie, to jest jedno z rozwiązań, które jest warte przemyślenia. Marchew to jest jedna z najprostszych roślin z rodziny selerowatych do oznaczenia, szczególnie jeżeli jest w takim stanie, kiedy mamy kwiatostan, bo ma taką koronkę pod spodem. Jest jedyna taka roślina, która ma tak wielką koronę. Więc jak zobaczycie jakąś roślinę z selerowatym, która czegoś takiego pod spodem nie ma, to już wiecie, że to nie jest marchew, nawet jakby pachniało jak marchew, to nie jest on, to nie zbieracie. Prawda? I teraz do czego będziemy ją stosować? No jeżeli potrzebujemy zwiększyć elastyczność, jeżeli będziemy chcieli zachować miękkość i gładkość skóry, ale także włosów, to oczywiście możemy skorzystać z oleju marchwiowego. Tylko jedna ważna rzecz. Olej marchwiowy będzie z tych tutaj nasionek, które zaczęły być tutaj produkowane. Czyli zbieracie nasionka i trzeba ten olej wytłoczyć. Olej marchwiowy jest do kupienia w wielu sklepach zielarskich, ale zanim go kupicie, właśnie odwróćcie sobie buteleczkę i przeczytajcie, co tam jest napisane. Często jest napisane, że jest to olej leniany, co tam, słonecznikowy, rzepakowy i to jest marchew na takim oleju, czyli jest po prostu wrzucony korzeń i wyciąg z korzenia marchwy. No fajnie wygląda, bardzo ładny ma kolor, ale nie ma tych właściwości. Jeżeli potrzebujecie
te konkretne właściwości, to musicie wziąć i kupić olej z nasion marchwi. A dodatkowo, poza tymi rzeczami, co tutaj powiedziałem, będzie miał jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze jest naturalnym filtrem UV, to jest SPF 40, a także jest naturalnym samoopalaczem. Więc już ze względu na te dwie rzeczy, jak się decydujecie na smarowanie olejem marchwiowym, to pamiętajcie, żeby wysmarować się równo, tak? Żeby nie było, że potem będziecie wyglądali jak zebra, czy nie wiadomo co. Więc równo całe ciało smarujemy, żeby było wszystko w porządku. No, poza tym olej marchwiowy, zobaczycie, że on jest czerwony, więc ma w sobie też karotenoid, więc będzie działał także i tak jakby zadziałał karotenoid. Na zakończenie chciałbym przedstawić jeszcze skrzyp. Pamiętajcie, że tych roślin jest mnóstwo, to był taki podstawowy wybór. Odwar może być skuteczny przy myciu zmęczonej starzejącej się cery, do pielęgnowania tej takiej trudnej skóry, ale będzie on także ujemniał, zamykał pory. To, co w tym skrzypie zawsze jest dla nas ważne, to krzemionka. I tu tylko jedną rzecz chcę powiedzieć odnośnie krzemionki, żeby się tej krzemionki, żeby tę krzemionkę ze skrzypu pozyskać, to trzeba go wygotować. Około pół godziny gotowania, tak, żeby cokolwiek z tego było. Inaczej krzemionka nie przejdzie do roztworu. No dobrze, na dzisiaj to wystarczy, jeżeli chodzi o tę część wykładową. Zapraszam teraz do stołu. No i co? I będziemy działać praktycznie.